Proszę Państwa, witamy w drugiej części nowenny. Tej części, może byśmy powiedzieli, bardziej już teologicznej. Chociaż oczywiście my nie jesteśmy, jakby to powiedzieć, wykształceni teologicznie, tylko teologicznie jesteśmy doskonaleni, może tak byśmy to powiedzieli, drodzy Państwo. I przeczytamy teraz ostatnie czytanie tej nowenny, tej publikacji Przyjdź Królestwo Twoje. Drodzy Państwo, następnie przeczytamy te śluby, które my składamy corocznie w Brześciu, w sobotę ku czci Maryi Królowej i w niedzielę ku czci Jezusa Chrystusa Króla. Posłuchajmy w takim razie, drodzy Państwo, dzień 9, sobota, Maryja w tajemnicy Królestwa Bożego. Motto: ze wszystkich stworzeń najbardziej złączona z królowaniem Chrystusa jest Maryja, przez Niego samego ukoronowana na królową nieba i ziemi. Jan Paweł II, przemówienie na Anioł Pański w uroczystości Chrystokróla Wszechświata 21 listopada 2001 roku. Prowadzenie do nowenny. W ostatnim dniu przygotowań do jutrzejszej uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, no my powiemy Króla Polski oczywiście, nasze myśli i serce zwracamy do Maryi, która jest naszą królową. Chrystus Pan z wysokości swego tronu, jakim stał się krzyż, zanim wyzionął ducha umiłowanego ucznia świętego Jana, a w niej nas wszystkich powierzył swojej matce. Ona zaś macierzyńską miłością otacza Kościół święty na całym świecie, aby pomimo przeciwności i prześladowań wytrwale służył sprawie Królestwa Bożego na ziemi. My zaś jako naród od stuleci w sposób szczególny czcimy Maryję jako Królową Polski. To nie tylko daje nam poczucie bezpieczeństwa na drodze do zbawienia wiodącej przez doczesność, ale przede wszystkim zobowiązuje, aby tu, na polskiej ziemi, często nazywanej przez praojców Królestwem Maryi, rzeczywiście rozwijało się Królestwo Chrystusa. Maryja Królowa nigdy nie skupia naszej uwagi i swych dzieci na samej sobie, ale jak to wymownie przedstawia jasnogórski obraz, zawsze wskazuje na Jezusa i prowadzi do Niego. Ona z racji swego wybrania na Matkę Syna Bożego ma szczególny udział w Królestwie Bożym. Komentarz do dzisiejszych czytań. Z ostatniej lektury fragmentu z pierwszej księgi Machabejskiej dowiadujemy się o haniebnym końcu życia króla Antiocha Epifanesa, który usiłując narzucić Izraelitom obce wierzenia, wymordował wielu ludzi i zniszczył miejsce czci jedynego Boga. To pokazuje, że każdy, kto sprawuje jakąkolwiek władzę, jeśli zamiast służyć sprawie Królestwa Bożego, usiłuje przeprowadzać własne zamiary pełne pychy i okrucieństwa, wcześniej czy później doznał pokorzenia i klęski. Natomiast uciemiężeni przez złego władcę ludzie mogą triumfalnie śpiewać słowa psalmisty: będę się cieszył z Twojej pomocy, Boże. Dwaj świadkowie, w których słyszymy w pierwszym czytaniu z Apokalipsy świętego Jana, to postacie symboliczne. W ich prorockiej misji ukazane jest powołanie i zadanie wszystkich chrześcijan. Mają oni dać wyraźne i wiarygodne świadectwo o Królestwie Bożym i królewskiej władzy Chrystusa wobec całego pogańskiego świata. Ewangelia. Słuchając fragmentu Ewangelii, jesteśmy świadkami kolejnej pułapki, na jaką na Jezusa usiłują zastawić Jego przeciwnicy, tym razem Sadyceusze. Przedkładają Mu jakąś wymyśloną historię, aby znaleźć byle jaki powód do oskarżenia. Tymczasem Jezus, prostując ich fałszywe poglądy, uczy o Królestwie Niebieskim, które rządzi się zupełnie innymi prawami niż świat kierowany przez ludzi. Przede wszystkim Zbawiciel podkreśla, że ci, którzy dostąpią zbawienia, staną się dziećmi Bożymi. Będą równi aniołom i będą mieli udział w Jego zmartwychwstaniu. I teraz konferencja, drodzy Państwo. 1. W polskiej pobożności utrwalił się zwyczaj, że każdy dzień sobotni dedykowany jest Matce Bożej. Zgodnie z tym chcemy w naszych rozważaniach dotyczących Królestwa Bożego, które przygotowuje nas bezpośrednio do jutrzejszej uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, a my powiemy Polski, drodzy Państwo, poświęcić nieco uwagi Maryi, jej roli w sprawie Królestwa Bożego. Interesuje nas przede wszystkim jej tytuł królowej, dla nas Polaków szczególnie wymowny i drogi. Od kilku bowiem stuleci czcimy ją jako królową Polski, ponadto swój tron na Jasnej Górze. Tam i w innych rozsianych po całym kraju sanktuariach oddajemy się pod jej opiekę i tej opieki jako naród wiele razy doświadczyliśmy w sposób namacalny. Często mówił o tym święty Jan Paweł II, między innymi 4 czerwca 1979 roku, gdy po raz pierwszy jako papież przybył na Jasną Górę w homilii pod szczytem w nawiązaniu do obchodów milenium Chrztu Polski i najnowszej historii powiedział: okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia narodu, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w pokornej i mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii. Dla wszystkich nas była to wielka niespodzianka, że potęga królowej Polski jest w narodzie aż tak wspaniała. Przebywając ponownie na Jasną Górę 19 czerwca 1983 roku, w homilii nawiązał do historii Polski i powiedział: tutaj zawsze byliśmy wolni. Trudno inaczej wyrazić to, czym stał się obraz królowej Polski dla wszystkich Polaków w czasie, kiedy ich ojczyzna została wymazana z mapy Europy jako niepodległe państwo. Tak, tu na Jasnej Górze, gdzie mieszkała królowa Polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni. Nasze przywiązanie do Maryi Królowej Polski dobrze oddaje orację z uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej: Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną moc, pomoc i obronę w sprawach łaskawie, aby wstawiennictwem naszej Matki Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała w pokoju. Skoro mówimy o naszym przywiązaniu do Królowej Polski, to warto przypomnieć historię tego tytułu. Sięga on drugiej połowy XV wieku.
Proszę Państwa, zanim przeczytamy tą historię, chcieliśmy jeszcze Wam dzisiaj przypomnieć, że dzisiaj 19 listopada 2022 roku, w przeddzień, Wigilię Święta Chrystusa Króla według tego posobowego rytu, czy terminarza, czy kalendarza liturgicznego, przypada rocznica koronacji na Wawelu Elżbiety Pileckiej, bardziej znanej jako Granowska. To był rok 1417. Ktoś by powiedział, no, niewiele znacząca data w naszej historii, no cóż, trzecia żona, prawda, po Jadwidze, po Annie Cylejskiej, Elżbieta Pilecka, drodzy Państwo, i nie ostatnia żona, tak, właśnie a propos dzisiejszego czytania, prawda, drodzy Państwo, ale z naszego punktu widzenia, tu z Myszkowa, drodzy Państwo, i z okolic Pilicy, byśmy powiedzieli, czyli Pilica, Mrzygód, niedaleko tutaj Myszkowa, dzisiaj to jest dzielnica Myszkowa, Danków, tak, Jasna Góra, czyli Pileccy, później Warszyccy, drodzy Państwo, to jest bardzo ciekawa osoba, której dorobiono historię prawdopodobnie, Długosz tutaj troszeczkę pododawał różnych takich dziwnych historii. No i oczywiście, drodzy Państwo, taka wolta, którą wykonał Jagiełło, który wybrał sobie za żonę, bo to była chyba jedyna jego żona z miłości i jedyna żona, która można powiedzieć, że ciągnęła dynastię piastowską-lechicką w rozumieniu, jakby to powiedzieć, etnosu. Etnosu, to znaczy po śmierci Łokietka i po śmierci jego syna Kazimierza, prawda, wchodzą na tron osoby, które nie są jakby przedstawicielami stricte dynastii lesickiej, bo Jadwiga to już jest związek z Andegawenami, prawda? Tu jest Elżbieta Węgierska, Robert, Karol Robert, owoc, prawda, ich związku i tak dalej. Potem Ludwik Węgierski, no i Jadwiga. Drodzy Państwo, później mamy właśnie Annę Cylejską. To bardzo skomplikowana sprawa, bo to jest znowu, można powiedzieć, potomkini związku Kazimierza Wielkiego z Jadwigą Żagańską. Prawda? To ktoś, kto jest zainteresowany, sobie do tego dojdzie. Czyli też jakby, ale już w związku z innymi koligacjami, z banami z krajów bałkańskich, tak można powiedzieć, z Serbii, czy z Chorwacji, tam z tych krajów, drodzy Państwo, z Celje. Drodzy Państwo, no i właśnie tutaj Jagiełło robi pewną woltę, zaprasza wszystkich do Sanoka i tam w Sanoku poślubia Elżbietę Pilecką, tak? I potem mało tego, że ją poślubia, to jeszcze koronuje. Taką podobną woltę chciał zrobić Zygmunt August, pamiętamy, z Barbarą Radziwiłłówną. Nie udało się. Drodzy Państwo, jakbyśmy spojrzeli w żony naszych królów od czasu Łokietka, który miał żonę, no można powiedzieć, piastównę, lechitkę, Jadwigę, ale potem Kazimierz Wielki, tak? Pierwsza Aldona i tak dalej. Drodzy Państwo, no właśnie ta Jadwiga Żagańska to była próba, tak jak ta Granowska. To zobaczymy, że na przestrzeni dziejów my jako królowe nie mieliśmy Polki. Bardzo Was prosimy, żeby ktoś w ogóle tym zajął i troszeczkę jakby opisał żony naszych królów, tak? Czyli mówimy Jagieły, Kazimierza Jagiellończyka, Olbrachta, drodzy Panie, Aleksandra, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, potem Wiśniowieckiego, Sobieskiego, drodzy Państwo. Potem dochodzimy, że znowu tylko Leszczyński miał żonę, czyli Katarzynę Opalińską. My to już kilka razy mówiliśmy. No oni mieli Sasi, prawda? Niemcy i z Niemkami. Nie było wątpliwości, tak? No a oficjalnie Stanisław Poniatowski nie miał żony koronowanej i jakby to powiedzieć, legalnie zaślubiony, tylko miał te morgantyczne, grabowskie i te inne, prawda? Drodzy Państwo, metresy byśmy powiedzieli, tak? Więc na przestrzeni dziejów my w formule królewskiej no mieliśmy, jakby to powiedzieć, no, drodzy Państwo, mieliśmy problem z królowymi, tak? No Jadwiga oczywiście święta, Anna Jagiellonka jako król też jak Jadwiga, ale generalnie gdybyśmy się przyjrzeli, mieliśmy problem, że nie potrafiliśmy się dopracować, drodzy Państwo, jakby to powiedzieć, pary królewskiej z krwi i kości polskiej, lechickiej. Są to właśnie wyjątki. Ten związek dzisiaj Jagieły z Granowską, z Pilecką, według nas miał ogromne znaczenie, była to przynajmniej próba, tak? Żeby po prostu to była dynastia no, bardziej polska niż niepolska, bo gdyby się zastanowić, to Jagiełło nie był Polakiem, no i kolejny mariaż Jagiełły z Sonką, prawda, to już na pewno Litwinka, drodzy Państwo, także Zofia Holszańska, pamiętamy, tak, to już jest, drodzy Państwo, to już jest właśnie, to już jest, no, można powiedzieć,
No ona chyba nazywana była Sońka Holszańska, tak? Czyli, drodzy Państwo, księżniczka litewska, królowa Polski, tak? Drodzy Państwo, no właśnie. No i teraz, wracając do tego tekstu Maryi, królowej Polski, to zobaczmy, jaka to jest tęsknota, tak? Że my jakby przysposabiamy Maryję, która, no, nie wiemy do końca, ale no, chyba nie jest Polką Lechitką, prawda? Przynajmniej nie w tym pokoleniu. Może w genealogii tak, ale w pokoleniu, kiedy się urodziła, nie. Drodzy Państwo, chociaż niech ktoś rozpracuje właśnie genealogię od Anny i Joachima i dalej, drodzy Państwo, kto był pradziadkiem, prababką i tak dalej, po dwóch stronach. Ale tutaj rzeczywiście jakby tęsknota za królową Polką. Królową Polką i rzeczywiście mieliśmy niewiele ich, no można powiedzieć, drodzy Państwo, że ta Zofia Pilecka, Zofia, przepraszam, Elżbieta Pilecka-Granowska była właśnie tą Polką, że Katarzyna Opalińska była Polką, tak, że, bo Radziwiłł na to już raczej Litwinka, tak, drodzy Państwo, że tu mieliśmy jakiś problem. My się ostatnio na tym zastanawiamy, myślę, że mądrej głowie dość po sobie, niech inni to bardziej rozpracują. A teraz czytajmy właśnie o Maryi jako królowej Polski. Może to wynikało jedno z drugiego, o czym mówimy. Skoro mówimy o naszym przywiązaniu do królowej Polski, to warto przypomnieć historię tego tytułu. Sięgał na drugiej połowy XV wieku, wtedy bowiem ksiądz jak Długosz nazwał Maryją Panią Świata i Polski, co było równoznaczne z uznaniem jej godności królewskiej. Podobnie uczynił później renesansowy poeta Grzegorz Sambora. Chcieliśmy powiedzieć Santoka, bo też taki, Sanoka, bo też taki był, Sambora, określając Maryję 1573 królową Polski i Polaków. Ten tytuł upowszechnił się po zwycięstwie nad Szwedami w cudownej obronie Jasnej Góry w 1655 roku, które przypisywano wstawiennictwu Matki Bożej. Wyrazem tego stały się śluby Jana Kazimierza, jakie złożył 1 kwietnia 1656 roku. Wtedy podczas mszy świętej odprawiono przez nuncjusza apostolskiego w Polsce kardynała Pietro Widoniego. Przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej król ogłosił Maryję szczególną patronką Królestwa Polskiego, przyrzekł szerzyć jej cześć, ślubował wystarać się o stolicę apostolskiej i pozwolenia na obchodzenie jej święta jako królowej korony polskiej, a także zwolnić uciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Przy tej okazji nuncjusz, odmawiając litanię Najświętszej Maryi Panny, po raz pierwszy trzykrotnie powtórzył nowe wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Trzykrotnie, tak odpowiem nuncjusz Widoni. Wprawdzie śluby króla Jana Kazimierza miały miejsce przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, to jednak w świadomości narodu pozostało przekonanie, że tron królowej Polski jest w Częstochowie. Koronacja obrazu jasnogórskiego papieskimi koronami, która miała miejsce 8 września 1717 roku, utwierdziła w Polakach przekonanie o królewskości Maryi. Warto nadmienić, że była to pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej, która odbyła się poza Rzymem. 3. Ostatnio coraz częściej przypomina się też historię włoskiego jezuity z Neapolu Juliusza Mancinelliego 1618, która być może miała bezpośredni związek ze ślubami króla Jana Kazimierza. Ojciec Mancinelli był m.in. mistrzem nowicjatu świętego Stanisława Kostki. Po jego beatyfikacji w roku 1606 ojciec Mancinelli miał do niego modlitwionego świętego wielką cześć. Kiedy w Wigilię uczestniczył w niebowzięcia Matki Bożej 14 sierpnia 1608 roku, a zarazem 40. rocznicą śmierci Stanisława Kostki, drugą rocznicę jego beatyfikacji, modlił się do Marii, szukając najbardziej wniosków dla niej tytułów. Ona mu się ukazała i powiedziała: dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? I wypadałoby, że nam szymy hierarchą się ukazał Jezus Chrystus. Dlaczego nie nazywać siebie królem Polski, prawda? Przepraszamy za tą dygresję. Ja to królestwo bardzo miłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłość do mnie płoną i jego synowie. Wtedy ojciec Juliusz rozładowany zawołał: królowo Polski w niebo wzięta, módl się za Polskę. Tym niezwykłym doświadczeniem podzielił się ze swym przyjacielem, polskim jezuitą ojciec Mikołajem Łęczyckim, 1653. Ten zaś wiadomość tą przekazał królowi Zygmuntowi III Wazie i wielkiemu kaznodziei jezuici ojcowi Piotrowi Skardze. Wieść, że Maryja sama nazywała się królową Polski, że powiedziała wielkie rzeczy dla Polaków, rozeszła się po kraju, stała się bardzo żywa. Niebawem w roku 1610 ojciec Mancinelli, mimo podeszłego wieku, przybył pieszo do Polski, aby poznać ten umiłowany kraj Matki Bożej. Kiedy oprawiał mszę świętą na Wawelu, Maryja ponownie mu się ukazała i potwierdziła pragnienia, by być nazwaną królową Polski. 18 lat później, w roku 1628, uroczysto w niebowzięcia mieszkańcy Krakowa dla upamiętnienia wizyty ojca Mancinelliego wyrażają cześć dla królowej Polski w jedną z wież kościoła mariackiego. W rynku ozdobili specjalną złoconą koroną, którą można oglądać do dziś. Natomiast ojciec Juliusz 7 lat po powrocie z Polski, to jest w 1617 roku, dokładnie w dniu niebowzięcia miał ponowne widzenie Matki Bożej, która zapowiedziała mu śmierć za rok i poleciła, aby jeszcze póki żyje, zawsze nazywał ją królową Polski. Faktycznie jezuita z Neapolu zmarł 14 sierpnia 1618 roku.
4. Sprawą tych objawień bardzo interesował się inny polski jezuita wielki, apostoł Polesia i niezwykły męczennik święty Andrzej Bobola 1657 i to on najprawdopodobniej natchnął króla Jana Kazimierza do ogłoszenia Maryi królową Polski, a także opracował treść ślubowania. No nie, to jest nieprawda. Drodzy Państwo, tym, który natchnął i tym, który opracował treść ślubowania, był Andrzej Leszczyński, prymas. Zresztą to jest bez sensu, prawda, co tutaj autor pisze, ponieważ i tutaj zwracam uwagę tym, którzy tak wciskają kult Boboli, że on napisał śluby lwowskie, to gdyby nawet napisał, to musiałby być imprimatur, tak? Prymasa Andrzeja Leszczyńskiego. Nie mogłoby być inaczej. A przecież Andrzej Leszczyński był cały czas stał przy królu. On pisał te manifesty o Polski Głogowski i tak dalej, i tak dalej. Fakt, że funkcjonował też w Nysie, ale prawdopodobnie był w Lwowie i to on był autorem ślubów lwowskich. Dlaczego? Oczywiście Jasna Góra o tym wie i pisze o tym, ale uporczywie niektórzy wciskają to jezuicie Boboli. Oczywiście, bo jest męczennik, trzeba mu oddać cześć, chwałę jak najbardziej, ale, no ale nie wolno jakby tutaj powiedzieć odbierać prymasostwa i jego zasług Andrzejowi Leszczyńskiemu, tak, który był wtedy prymasem i oto on sporządził ten akt ślubów lwowskich. Niech sobie ktoś przeczyta tam Kordeckiego, Gigantomachię i tak dalej, prawda? Mówi się również o tym, że kiedy Polska ginęła pod naporem potopu szwedzkiego, król Jan Kazimierz napisał błagalny list do papieża Aleksandra VII, który miał otrzymać odpowiedź. Dlaczego zwracasz się o pomoc do mnie, a zwracasz się do tej, która sama chciała być waszą królową? Maryja was wyratuje, to ci to Polska pani. Jeśli jej się poświęćcie i oficjalnie ofiarujcie jej królową ogłoście, przecież sama tego chciała. Drodzy Państwo, to samo było w czasie bitwy warszawskiej w 20 roku. W trosce o rozwój czci królowej Polski pod koniec XIX wieku we Lwowie powstało Bractwo Maryi Królowej Korony Polskiej, którego działalność społeczno-charytatywna, przede wszystkim szerzenie jej czci, wspierał ówczesny metropolita lwowski święty Józef Bilczewski, 1923. I to on po kradzieży papieskich koron cudownego obrazu na Jasnej Górze, jaka miała miejsce w nocy z 22 na 23 października 1909 roku, poprosił papieża świętego Piusa X, Sarto, o nowe korony. Rekoronacja jasnogórskiego obrazu była się 22 maja 1910 roku. Arcybiskup Bilczewski uzyskał także zgodę papieża, aby na terenie diecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obchodzić święto ku czci królowej korony polskiej. Po 5 latach, w 1914 roku, ustalono je na 2 maja, od 1923 roku, już po śmierci arcybiskupa Bilczewskiego, zaczęto je obchodzić 3 maja, w powiązaniu z rocznicą ustanowienia Wielkiej Konstytucji z 1791 roku. W 1962 roku papież Jan XXIII ogłosił Marię królową Polski główną patronką kraju, niebieską opiekunką naszego narodu. Główna patronka kraju, niebieska opiekunka narodu polskiego, drodzy Państwo. Warto to wszystko wiedzieć. 5. Niezależnie od czci, jaką Maryja Królowa odbiera narodzie polskim od wieków, Kościół Święty przyznaje tę godność wynikającą z roli, jaką Bóg wyznaczył jej w planie zbawienia. Liturgiczne wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką Ad Celi Reginam 11 października 1954 roku. Setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. Początkowo obchodzone było w dniu 31 maja po Soborze Watykańskim II. Przesunięto na oktawę uczestności w niebowzięcia 22 sierpnia. 22 sierpnia, drodzy Państwo. Oktawa. Na oktawę uroczystości w niebowzięcia 22 sierpnia. Ukoronowanie Maryi rozważamy w piątej tajemnicy chwalebnej Różańca Świętego. Było ono motywem wielu wybitnych dzieł malarskich. Ten tytuł nosi także wiele kościołów na całym świecie. Piąta tajemnica Różańca to jest ukoronowanie Maryi, drodzy Państwo. Ukoronowanie Maryi. Mimo iż w pobożności katolickiej cześć dla Maryi Królowej jest tak żywa, to jednak w Piśmie Świętym nie znajdujemy tekstu, który by wprost mówił o jej królewskim tytule. Mamy za to liczne zdania, które pośrednio zawierają tę prawdę. Spośród wielu, które wypadałoby tu przeanalizować, wspomnijmy tylko piękną wizję, jaką notuje święty Jan Apostoł w swojej Apokalipsie. Potem ukazał się znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Według tradycji Kościoła tą niewiastą jest właśnie Maryja. O królewskiej godności Maryi wiele pisali ojcowie Kościoła, na przykład święty Efrem Syryjczyk. Zwracał się do niej wezwaniem dziewico czcigodna królowo i pani. Święty Piotr Chryzolog, doktor kościoła, nazywał ją Domina, czyli pani, władczyni, podobnie czynił święty Idefons, biskup Toledo. A świętego Germana 1732, patriarchy Konstantynopola, Maryja z królową wszystkich mieszkańców ziemi. A dla świętego Jana Damascyńskiego 749, królową rodzaju ludzkiego i królową wszystkich ludzi, panią wszechstworzenia. Powszechna wiara w to, że Matka Boża jest królową nieba i ziemi, znalazła wyraz w starożytnej ikonografii chrześcijańskiej, która często przedstawiają na tronie rzadko z regaliami, czyli atrybutami władzy królewskiej. Na obrazach ze średniowiecza i czasów nowożytnych Maria ukazana jest w otoczeniu aniołów, którzy podtrzymują koronę, jaką na jej głowę wkłada Przenajświętsza Trójca. Do tej prawdy wiary nawiązuje sięgający VII wieku zwyczaj koronowania wizerunków maryjnych,
Koronami ze złota jak również najstarsze modlitwy pod Twoją obronę. Subtuum praesidium i witaj królowo, salve regina. Także w bardzo popularnej litanii roletańskiej jest cała grupa wezwań do Maryi jako królowej. Wiele razy nauczanie Kościoła mówi o królewskiej godności dziewicy z Nazaretu ze względu na jej macierzyństwo, względem boskiego syna, Chrystusa króla, jak i jej szczególnej roli w Królestwie Bożym. Dużo pisał na ten temat papież Pius XII, m.in. w encyklice Fulgens Corona, a zwłaszcza we wspomnianej encyklice Ad Caeli Reginam. To rozpoczyna się od wymownego stwierdzenia: do królowej niebios zesłał lud chrześcijański korne modły i zbożne pienia już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, czy to w chwilach radosnych uniesień, czy zwłaszcza wśród ciężkich udręk światowych. I nigdy go nie zawodziła nadzieja pokładana w Matce Boskiego Króla Jezusa Chrystusa i nigdy w nim wiara nie słabła, że Boga Rodzica Dziewica Maryja włada tu po macierzyńsku całym światem, a w szczęśliwości niebieskiej dzierży koronę królewskiej chwały. O Maryi Królowej pisali kolejni papieże, św. Paweł VI i św. Jan Paweł II. Ten ostatni w encyklice Redemptoris Mater zaznaczył, że Maryja pozostaje wciąż obecna w dziele Kościoła, który wprowadza w świat królestwo jej Syna, oraz że Maryja, służebnica pańska, uczestniczy w królowaniu Syna. Również Sobór Watykański II zaznaczył doniosłość prawdy, że niepokalana dziewica zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą, wzięta została do chwały niebieskiej, wywyższona przez Pana jako królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego oraz zwycięzcy grzechu i śmierci. W podsumowaniu naszej refleksji królewskiej godności Maryi należy podkreślić mocno, że nazywamy ją królową przede wszystkim ze względu na jej Syna, Chrystusa Króla. Godność jej boskiego macierzyństwa wynosi ją ponad wszystkie stworzenia, czyni ją królową aniołów i wszystkich świętych, królową nieba i ziemi. Królewskość Maryi jest więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest najwyższym i jedynym władcą. Maryja zaś jako królowa, matka boskiego króla, swą postawą pokornej służebnicy pańskiej uczy nas, jak w sobie i wokół siebie budować Królestwo Boże. Na koniec przywołajmy słowa wielkiego jej czciciela, świętego Jana Pawła II, który na anioł pański w uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w 2002 roku powiedział: spośród wszystkich stworzeń anielskich i ziemskich Bóg wybrał Maryję, by sposób wyjątkowy złączyć ją z królewskością swego Syna, który stał się człowiekiem. Tę właśnie prawdę kontemplujemy w ostatniej tajemnicy chwalebnej Różańca Świętego. Niech Maryja nauczy nas dawać z odwagą świadectwo o Królestwie Bożym i przyjmować Chrystusa jako Króla naszego życia i całego Wszechświata. Modlitwa powszechna. Razem z Maryją, Królową Nieba i Ziemi oraz Królową Polski, do Ojca w niebie przez Chrystusa w Duchu Świętym zanosimy pokorne błagania. Za Kościół Święty, którego Maryja z gwiazdą przewodnią Matką, żeby we współczesnym świecie był czytelnym znakiem Królestwa Bożego, Ciebie prosimy, przyjść Królestwo Twoje, Panie. Za wszystkie osoby konsekrowane, mnichów i mniszki, zakonnice i zakonników, członków Instytutu Świeckich Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, dziewice konsekrowane, wdowy i wdowców konsekrowanych oraz pustelników, dla których Maryja wzorem naśladowania Chrystusa Dziewiczego, ubogiego i posłusznego, aby swym życiem przypominali współczesnemu światu, że nasza Ojczyzna jest w niebie, Ciebie prosimy, przyjść Królestwo Twoje, Panie. Za polskie kobiety i dziewczęta, by wpatrzone w przykład Maryi roztaczały wokół siebie kulturę opartą na wartościach ewangelicznych i w ten sposób przybliżały Królestwo Boże. Ciebie prosimy, przyjść Królestwo Twoje, Panie. Za czcicieli Matki Bożej na polskiej ziemi, aby w życiu i na co dzień wiernie ją naśladowali, przez to innych pociągali do Chrystusa Króla, Ciebie prosimy, przyjść Królestwo Twoje, Panie. Za nas samych, abyśmy byli wierni godności dzieci Bożych i oddanych Maryi Królowej Polski, Ciebie prosimy, przyjść Królestwo Twoje, Panie. Panie Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, Ty z krzyża dałeś nam swoją Matkę, aby nas strzegła i prowadziła do Królestwa Bożego, udziel nam Twojej łaski, abyśmy wiernie ją naśladując przemieniali oblicze naszej ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlitwa na koniec tej nowenny, drodzy Państwo, litania loretańska, do Matki Bożej oczywiście, do Królowej. Kyrie eleison Chryste, tu zwracamy uwagę, że na końcu jest Królowo Polski, prawda? I taka sama litania powinna być przez Kościół pracowana do Chrystusa Króla, zresztą ona jest, tak? Ale powinna być oficjalna i kończyć się zwrotem Królu Polski czy Królu Korony Polskiej, prawda? Lechi. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panna nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami, Matko Najmilsza, módl się za nami, Matko Przedziwna, módl się za nami, Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami, Matko Zbawiciela, módl się za nami, Panno Roztropna, módl się za nami, Panno Czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami, Panno można, módl się za nami, Panno łaskawa, módl się za nami, Panno wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami, stolica mądrości, módl się za nami, przyczyna naszej radości, módl się za nami, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chwalebny, módl się za nami, przybytku sławy pobożności, módl się za nami, róża duchowna, módl się za nami, wieża Dawidowa, módl się za nami, wieża z kości słoniowej, módl się za nami, domie złoty, módl się za nami, arko przymierza, módl się za nami, bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami, uzdrowienie chorych, módl się za nami, ucieczko grzesznych, módl się za nami, pociechu migrantów, módl się za nami. Pocieszielko strapionych, módl się za nami, wspomożenie wiernych, módl się za nami, królowo aniołów, módl się za nami, królowo patriarchów, módl się za nami, królowo proroku, módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej, potrzebna, módl się za nami, królowo niebozięta, módl się za nami, królowo różańca świętego, módl się za nami, królowo rodzin, módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami, królowo Polski, módl się za nami, królowo Lechii, módl się za nami, królowo Słowiańszczyzny, módl się za nami. Dodaliśmy te ostatnie dwa zawołania. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się swoim zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy Państwo, na tym kończymy. Za chwilę będzie jeszcze aneks postaci, no właśnie, w postaci ślubów brzeskich, które my składamy w wersji pełnej w soboty właśnie, w Wigilię Święta Chrystusa Króla, czy uroczystości Chrystusa Króla w Brześciu Kujawskim, drodzy Państwo, a w wersji skróconej sam, w który tutaj jest zawarty ten tekst, w niedzielę. Także kończąc tą nowennę, drodzy Państwo, jako aneks, no tutaj, albo jako zwieńczenie, jako koronacja, można powiedzieć, jest ten akt strzelisty nasz, który jest odpowiedzi, drodzy Państwo, na ten akt, który jest zawarty też w tej książce tych ślubów agiennickich. No my wtedy, w 2016, z nimi się nie identyfikujemy, nie uznajemy go, nie jesteśmy na tyle tutaj, jakby to powiedzieć, teologami, żeby go uznać za właściwy. Nie, jego charyzmat jest trochę inny, bo on jakby namawia społeczeństwo, żeby uznawało Chrystusa Króla, a w naszym charyzmacie to urzędnicy królewscy mają uznać Jezusa Chrystusa za króla, drodzy Państwo. Inny, to zbliżone bardziej jest do ślubów lwowskich. No nic, kończymy tą 9-dniową nowennę. Drodzy Państwo, wszystkim bardzo dziękujemy. Jeżeli ktoś wysłuchał części, to błogosławimy. Także chcieliśmy z tego miejsca wszystkich pobłogosławić. Drodzy Państwo, żyjcie w duchu Maryi Królowej Polski i w duchu Jezusa Chrystusa Króla Polski. Lechii oczywiście też. Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja zawsze Dziewica Królowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem.